cieszę, że się widzimy dzisiaj. W dzisiejszym odcinku chciałbym powitać bardzo serdecznie naszego bohatera. Mamo, ja muszę tu być. Nie musisz tu być. Naprawdę, przestań. Nie, ty masz 40 lat! 23 lata cię karmiłam. Dzisiaj gościmy pana Łukasza. Pan Łukasz, jak już państwo pewnie się domyślają, ma różne kłopoty. Powiedz, dlaczego u mnie jesteś po raz pierwszy? Tak przy ludziach? Tak, na tym polega terapia. Wiesz, to jest takie bardzo oczyszczające, że tak od razu właśnie na głos, tak. Boję się nagich kolan kobiecych! Czy to ma jakiś związek z pana paznokciami pomalowanymi na czerwono? No, czy się pan czepia, no a co, nie podobają się panie? Nie, są bardzo piękne. Zastanawiam się, czy to jest... Niech pan zobaczy na swoje. Wiesz co? Mateusz Janicki, aktor Teatru Słowackiego w Krakowie. Popularność zdobył dzięki grze w kilkunastu serialach. To ten mężczyzna, który zawsze przybywa na ratunek i na koniec okazuje się dla głównej bohaterki tym jedynym. Mateusz, jaki ty jesteś? Ty jesteś przystojny. To na pewno nie jest cecha charakteru. Ty jesteś inteligentny, zabawny, znosi wszystkie moje złośliwości. Ja wiem, że powiedzenie o mężczyźnie, że jest miły i sympatyczny, to jest coś najgorszego, co można zrobić facetowi i jak skrzywdzić faceta, powiedzieć o nim, że jest miły i sympatyczny. Ale Mateusz, naprawdę jesteś miły i sympatyczny. Aktor dzieli życie na dwa miasta. Kraków to rodzina i teatr. Warszawa to praca na planach filmowych. Jesteśmy w Warszawie, na mojej warszawskiej dzielnicy, czyli na Saskiej Kępie. Od niedawna mojej warszawskiej dzielnicy. Od 4 lat wynajmuję tutaj z moim współlokatorem mieszkanie. A jedziemy na plan filmu Uwierz w Mikołaja, gdzie razem z Agnieszką Wiedłochą opowiadamy historię trudnej relacji, którą Agnieszka ma ze swoim partnerem. No i ja pojawiam się jako człowiek, który może jej pomóc. To się często taką rolę masz, że jesteś tym mężczyzną opatrznościowym. Bo ja dobry człowiek jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tylko sprawdzić, co u pani. Mateusza najbardziej cenię za to, że jest taki nieskażony. Nie ma w nim nic z negatywnej gwiazdy. On jest taką prawdziwą gwiazdą, taką bezpretensjonalną i dobrą i szczerą. A przy okazji jest hollywoodzki, jeżeli chodzi o styl grania, taki bardzo naturalny i też o wygląd. Ja twoim kolegą jestem? Stary, daj spokój. Pani profesor.